W zadaniu piątym mamy prostą o równaniu y równa się 4 i wiemy, że ta prosta przecina parabolę o takim wzorze w punktach A i B. Czyli możemy to sobie tak plus minus narysować, czyli jeżeli zaznaczymy sobie prostą y równa się 4, to ona będzie przechodziła tutaj przez y równego 4 i wówczas te dwa punkty to będzie punkt A oraz punkt B. No i teraz zauważcie, że skoro tutaj mamy wszędzie współrzędną y równą 4, to możemy tą czwórkę podstawić tutaj do wzoru. Czyli zapiszmy. Będziemy mieli 4 równa się ax kwadrat, czyli jeżeli będziemy chcieli wyznaczyć sobie x-a, no to obie strony podzielimy przez a, zatem x kwadrat zapiszmy, że to będzie 4 przez a, czyli x to będzie 2 przez pierwiastek z a lub x to będzie minus 2 przez pierwiastek z a. No i teraz zauważcie, że jeżeli my chcemy wyznaczyć sobie odległość AB, spójrzcie tutaj na rysunek, to oznacza, że musimy od jednej pierwszej współrzędnej odjąć drugą pierwszą współrzędną. Gdybyśmy na przykład mieli taką sytuację dokładnie, jaka jest tutaj, czyli mamy na x-ach minus dwójkę w tym punkcie, a tutaj na x-ach mamy dwójkę, to ta odległość to raz, dwa, trzy, cztery jednostki, odległość między tymi dwoma punktami A oraz B. Ale tą odległość moglibyśmy także policzyć w ten sposób, że odejmujemy od siebie dwie pierwsze współrzędne punktów i oczywiście pamiętając o tym, że odległość nie może być ujemna, czyli musimy to sobie zapisać w wartości bezwzględnej, czyli minus 2 odjąć 2 to minus 4, czyli otrzymamy czwórkę, czyli nie trzeba tego tak na piechotę liczyć. Na tej samej zasadzie możemy obliczyć sobie tą długość, bo to będzie x1 odjąć x2, ale właśnie w wartości bezwzględnej. Czyli podstawmy. Mamy 2 przez pierwiastek z a odjąć minus 2 przez pierwiastek z a. To sobie może zapiszmy w nawiasie. Te dwa minusy nam dadzą plus, czyli mamy 2 przez pierwiastek z a dodać 2 przez pierwiastek z a. Zapisujemy to na wspólnej kresce ułamkowej, czyli 2 plus 2 przez pierwiastek z a, czyli mamy 4 przez pierwiastek z a. Czyli opuszczając tutaj wartość bezwzględną, mamy 4 przez pierwiastek z a. No i teraz zauważcie, że jeżeli chodzi o podpunkt a, to wiemy, że ta odległość ab jest równa 2, czyli podstawmy to sobie do wzoru. Nasz wzór wygląda w sposób następujący. To będzie 4 przez pierwiastek z a, czyli tu podstawimy dwójkę, równa się 4 przez pierwiastek z a, obie strony pomnóżmy przez pierwiastek z a, równa się 4, no i obie strony dzielimy przez 2, czyli 4 na 2 to będzie 2, podnosimy stronami do kwadratu, zatem a jest równe 4. Spójrzmy teraz na podpunkt b, czyli tutaj ab jest równe 8. Wykonujemy to dokładnie w ten sam sposób, czyli wzór mamy tutaj, zatem 8 równa się 4 przez pierwiastek z a, mnożymy obie strony przez pierwiastek z a, czyli mamy 8 pierwiastków z a równa się 4. Obie strony dzielimy przez 8, zatem pierwiastek z a to 4 ósme, czyli pierwiastek z a to będzie 1 druga. Skróciłam licznik i mianownik przez 4. Podnosimy stronami do kwadratu, zatem a to 1 czwarta. W podpunkcie c może zróbmy tutaj, a b to jest 1 druga, czyli 1 druga równa się 4 przez pierwiastek z a i tu możemy wymnożyć na krzyż. 1 razy pierwiastek z a to pierwiastek z a, 2 razy 4 to 8, zatem a to będzie 64. I jeszcze podpunkt d, a b wiemy, że tutaj jest równe 2 pierwiastki z 2, czyli 2 pierwiastki z 2 jest to równe 4 przez pierwiastek z a, mnożymy przez pierwiastek z a, czyli o, sytuacja jest taka, może to sobie zapiszmy w takiej postaci. Obie strony dzielimy przez 2 pierwiastki z 2, czyli pierwiastek z a to 4 przez 2 pierwiastki z 2, skracamy. Tutaj poczekajcie sobie, część wymarzę,
żeby nam się wszystko zmieściło. Dobra, no i lecimy dalej. Czyli teraz mamy tak, pierwiastek z A to będzie 2 przez pierwiastek z 2, zatem A to będzie 2 do kwadratu 4, pierwiastek z 2 do kwadratu to 2, zatem A jest równe 2.